Składniki. Żelatynę zalewamy zimną wodą, mieszamy i odstawiamy na około 15 minut, aby napęczniała. Tortownicę wykładamy biszkoptami i nasączamy kawą. Kawa musi być ostygnięta. Śmietankę kremówkę ubijamy na sztywno z wanilią. Napęczniałą żelatynę stawiamy na gazie i cały czas mieszając rozpuszczamy. Zajmie to około 30 sekund. Proszę za długo nie podgrzewać żelatyny i na pewno jej nie gotować. Ściągamy z ognia i odstawiamy. Do ubitej śmietanki dodajemy ser, kawę cappuccino i mieszamy mikserem do połączenia składników. Następnie, mieszając mikserem, wlewamy stopniowo ciepłą żelatynę. Żelatyna ma być ciepła, ale nie gorąca. Proszę ją wlewać, tak jak ja na filmie, w około 4 partiach. Po każdym dodaniu wymieszać mikserem. Do masy dodajemy cukier puder i mieszamy. Proszę spróbować, czy masa jest wystarczająco słodka. Dodajemy startą czekoladę i dodajemy maliny. Mieszamy delikatnie szpatułką. Masę wylewamy na biszkopty w blaszce i wyrównujemy. Wstawiamy do lodówki na około 4 godziny, najlepiej na całą noc. Schłodzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki i kładziemy na paterze. Torcik dekorujemy malinami i wiórkami białej czekolady. Wiórki czekoladowe przygotowałam sama, użyłam do tego obieraczki do warzyw. I nasz orzeźwiający torcik jest już gotowy, bardzo smaczny i prosty w przygotowaniu. Polecam, jest idealny na lato, nie za słodki, delikatnie kawowy i kwaskowaty od malin. Dokładny przepis na stronie małej cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie.